Więc więc bardzo serdecznie was zapraszam. Ale nie mamy róża. Różu. Dzisiaj się wysławiam jakieś normalnie. Już drugi raz ci porobiłam. No, ale serio. Tak. Ja ci pomogę, wiesz? Bo... ja nie mogę. Tutaj gorsze. Jaki masz paznokcie oskrobany, film nagrywasz? No kurczę, przepraszam. Musisz przeprosić widzów. Bardzo was przepraszam za moje paznokcie, ale nie zdążyłam ich zmyć, bo Laura mnie pośpieszała, że mam prawda, nie przyjeżdżać. No później spieszyliśmy na autobus, którym i tak nie pojechałyśmy. Ha, już mam prawie. Hejka moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj ze mną Asia z kanału Asia Life. Hej wszystkim. I nagrywamy dla was challenge makijaż na ślepo. I polega to na tym, że Asia będzie miała zawiązane oczy i będzie mnie malowała. Jak widzicie, jestem bez makijażu. Za chwilę jeszcze tylko zwiążę włosy, aby Asia mi po prostu nie ubrudziła podkładem. Wbijajcie też na kanał Asi, link macie w opisie do filmu, gdzie ja maluję Asię i naprawdę wyszło śmiesznie. Więc bardzo serdecznie was tam zapraszamy. Ja wiążę włosy i zaczynamy. Lusterko mamy zamknięte, za chwilę podgląd też schowamy. Już się boję. Okej, podgląd jest schowany, więc ja nic nie widzę, Asia nic nie widzi. No i zaczynamy. Ty nic nie widzisz? Znaczy ja widzę, ale nie widzę siebie. Lusterka mamy schowane, nie mamy żadnego. Szukam bazy z Liren podobnie. A to jest, powinno być to, bo to ma, ona ma taki, jak to mówi Laura, mączaste opakowanie. Nie, to nakłada już nie jest to, nakłada, nakłada. Ale ja wiem, że to nie jest ona, bo poczułam ją. Tak, tak, tak. Taki czubiasty koniec. Ej, ale to jest dramat, bo ja czuję się tak... O, to jest ona, dobra. A mogę się ona ma taki czubiasty, ale ja na... i tak bym czuła. Nie wyczułabyś? Nie, no bo to, ona wiedziała, że ma czubiasty. Idzie ona? A dobra. Dobra. W ogóle się nie idzie. O, dobra, tu jesteś. A ty mi tu tak ostro pojechałaś po całym w ogóle. Dobra, muszę więcej nabrać, bo kurczę, nic nie czuję na tych palcach. No właśnie, a ty gadałaś, że cię za dużo nakładam. Widzisz? No i też prawda. Trzeba oczy zamknąć. No, ja siedziałam praktycznie cały czas z usłyszeniem zamkniętymi i buzią zamkniętą, bo się bałam, że zaraz coś tam dostanę do środka. No też nie można przesadzać, no bo przecież wiecie. Gruba tapeta to nie jest, nie o to nam chodzi. Dokładnie. Dzięki was. Cała brudna, ubrudziłaś mnie. No wow. Kapo na mnie. Nogę brudno w tej bazie. Naprawdę? A ja przecież na swoje palce ją nakładam. No ale kapo ci na moje nogi. Dobra, teraz podkład. I ja zakręcę sobie tą bazę, jak pozwolisz. To jest mączaste i to jest, ja wam powiem co to jest. Maybelline Fit Me. Nie? Spodziewałam się czegoś takiego, naprawdę nie spodziewałam się. Ale dobra, nie, bo on ma inny, ale dobra, nieważne jaki to jest podkład. A nie wolisz na Maybelline Fit Me? Nie wolisz tego nałożyć? A co to jest? No nie wiem, zgadnij sobie. No to chyba nic wielkiego. No może to nie podkład? Nie, nie mówmy, że to nie jest podkład. To musi być podkład, no bo mam mączaste. A może coś innego też ma mączaste? Ale przecież nie da się dwóch baz. A co ja wiem, co ci dałam? No to... To nie pachnie jak podkład. A to damy ci najwyżej dwa zmieszane. Zdecyduj się, co zrobisz. Masz gąbkę, jakbyś chciała. Czy boisz palcami? By testować, jak się pasuje. Czuję, jakbym ci krem jakiś nakładała. To nie jest podkład. Nie wiem, jestem już w tym momencie w korobce. Właśnie gąbkę, kurczę. Później wybrudź, może ja ci ją podam, bo... Tak. Coś miała wszystko brudne. Za chwilę dam ci wytrzeć ręce, bo... Nie trzeba. Trzeba wyczuć, tak? Krepuj, krepuj. Nie, ja czuję, że to nie podkład. Ale co ty masz takiego niepodkładowego w takim opakowaniu? No, kto normalnie robi coś takiego? Wiecie, jaki był mój największy błąd? Że nie zamknęłam oko i dostałam gąbką po oku przed chwilą. Zaczęłam mieć zamknięte oczy, bo nie ma szans, że na faktach. A ty to mi tak waliłaś po tym oku. No bo ja wiesz, musiałam wklepać podkład na powieki. To nikt nie widzi, to straszne. No. Ale serio, to jest okropne uczucie, to można sobie tylko wyobrażać, ale
Naprawdę. Teraz to nie wiem, czy to nos. My nie nagrywałyśmy nigdy takiego filmu. Dobra, biorę inny podkład, bo... bo ten to czujesz jakiś niby normalny. Ej, a to jakieś duże jest? Ale zaraz sprawdzę. Ja nie mogę. Co to w ogóle ma być? Jakiś oszustwo to ma? To też nie pachnie jak podkład. Ja w ogóle nie wiem, co robić, to jest przerażające. A może łatwiej będzie na gąbkę sobie to nałożyć, co? Jezu. Będę miał trzymać, nie wiadomo czego, nie wiadomo czy są podkładami. No ja kurczę, wiecie jak ja się staram? Starasz się? Naprawdę, tylko ja nie wiem co... No naprawdę. Ja myślałam, że to będzie prostsze. Świetnie się ci jak się należy. A co gdy mam trzy bazy na twarzy? Nie, nawet mi tak nie mów. To wtedy skończysz bez podkładu i będziesz miała problem. Nie, to już nie może być baza, bo kurczę, a może trzeci, drugi. Nie umiem liczyć, podkład ci nałożymy na twarz. W razie gdyby ten był kiepski, mało kryjący i ogólnie nie... Nie, ja... To musi być albo mi sporty. Ale może jeszcze jeden. Co? Ten już nakładałaś, tak ci powiem. Naprawdę? Nakładałaś ten. Ja już wiem, co ja zrobiłam. To jest podkład z Bell. I ty mi to dałaś, żeby mnie podpuścić. I ja ci taką bazę nałożyłam. Jak jestem głupia. A potem na to ci bazę nałożyłam dopiero. Jesteś mądra. Nie. Dobra, ale masz w każdym razie już podkład. No to już nie moja sprawa. Ale nie powiedziałam dobrze. Naprawdę? To nie tak. To nie tak? Nie tak by było. Ale masz jakiś podkład, prawda? Czy ja wiem? Dobra. Jeden jeszcze na wszelki wypadek. Kurczę, dałaś mi jakiś po prostu sam... A ci mam mówić, czy miałaś, czy nie? Nie mów lepiej, bo po prostu... A ty nałożysz coś drugi raz? Nie, to dwa podkłady na kurczę mieszanka, nic nikomu nie zaszkodziło. A co tu innego może być? No. Ej, ja już czuję, że to miałam w rękach. Powinnam to odkładać na drugą stronę, no żeby się nie mylić. Też jestem tępa jakaś w ogóle. No dobra, to sobie pomyśl, co miałaś, a czego nie miałam. To znowu jest wszystko z mączasty. Ej, powinnam to wyczuć najpierw sobie w palcach. Ej, ja już wiem, co to jest. Tu. Tak, to jest... Już wiem, to 100% pewna jestem. To jest podkład z Bell. Tak. I teraz to już ci dodajemy. Daj ciało ogródek. Ogródek? Ja nie mogę. Dwie czwartą warstwę czegoś nie wiadomo czego. A czekaj, może cztery podkłady? No, super. Banalne. Zobaczymy, co to będzie na mojej twarzy. Będziesz miała przynajmniej takie ciacho. Super przykryte. Po prostu ujednolicenie kolorytu razy 5. Cztery. No, nieważne. Czy to już korektor? No. Go znajdziesz. Weźmiesz żel do brwi. Ja myślę, że teraz po tym blendingu i po prostu nie wiem jak to nawet nazwać, to już masz wszystko perfekcyjnie. Teraz czas na korektor, moi drodzy. Nawet kurczę, pokazywałaś mi gdzie co leży najpierw, a ja już zupełnie... No bo tak mniej więcej wiecie, patrzyłyśmy. Mam korektor, na szybko znalazłam. No to jest korektor, dobra, najpierw sobie znajdziemy. Zamknęło się najpierw. O, tutaj masz, o, cudownie. Tu mnie wysypało na brodzie, być może po tych podkładach i w tych bazach i tym wszystkim, co mi nałożyłaś. Na pewno już tego nie widać, bo po prostu... mam tu na brodzie takie, mam tu na czole i takie tu... Podoczek. Oj, coś czuję, że chyba za duży. Ogólnie ten korektor... Kurczę, nic nie widzę. A najgorzej jest celować w dziurkę korektora. Najgorzej, no! Oj, tak, super. To mi się pokaż. To mi się pokaż. Zaj, dobrze, że porządnie zamknęłam oczy. Choć mi tak dziugasz tym, jakbyś chciała mi to oczy otworzyć co najmniej. O kurczę, ja tak wysoko jestem. Dobra. Na nosek, tak, tak. O Jezus Maria! Nosek. Teraz już tylko broda i czoło, już ci w oczy nie wiem. Zaraz mi to do oczka wpłynie, bo czuję, mam to tak na powiece, że na linii, że za chwilę mi to wpłynie do oczu. No bo za chwilę rozblendujemy. Nie, to już czuję w oczach praktycznie. Ja moment, Jezu. Masz mocne oczy. Mam mocne oczy. Nie wytrzymam z nią. Dobra, i teraz to już super. Tylko odłożam, dobra, mam gąbkę, znalazłam. O, a ja nawet wiem, kto to jest korektor. Jestem 100% pewna, że to jestem tutaj w kropki takie.
Ja po prostu... Tylko błagam, Jezu, wyblenduj mi ten korektor pod oczami, bo ja umrę chyba, jak mi oko otworzy, a tam korektor mi wypłynie. Co ty mi robisz? Co tam masz na nosie? Na nosie trzymam palec, żeby czuć wirus. Jezu, ja nie mogę. No dobrze, więc myślę, że już kończymy rozblendowywanie korektora. Dobra, udało mi się otworzyć oczy, więc... I nie jest bardzo źle na tych oczach? Nie. No to dobrze. Już widzę nawet. Wow. Świat. W ogóle przyszła Klara i ona obserwuje teraz, co Asia mi robi na twarzy. Więc mam nadzieję, że nie będzie wam ona przeszkadzać, jakby coś mówiła albo robiła w tle. Dobrze, więc teraz puder. Najpierw pędzel, żeby było bezpiecznie. Widzisz, jak szybko? O, jak szybko. Ale no, mówiłaś, że szybko. O. Ha. To jest puder z Bell. Tutaj mam puder z Bell, na 100% jestem pewna. Gdzie jestem? Dobra. Czoło już wszystko wypudrowane. Teraz korektor pod oczami czas wypudrować. O ile on się znalazł pod oczami. O ile. Skończyłam z pudrem, mam nadzieję. I teraz czas na bronzer. I gdzieś tam była ta paletka. Albo nie, tu są cienie. O kurczę, teraz będzie problem. Paletki masz jeszcze pojedyncze. A, wiem, gdzieś tam jest czekoladka. Nie, to jest to do cieni. Jest. Wydaje mi się, że znalazłam bronzer, no bo to jest czekoladka. Wydaje mi się, tutaj takie... Nie, to jest rozświetlacz, bo on tutaj ma taką gwiazdkę. Ja cię, ja bym cię... Jejku. Dobra, Jezu, dobra, nie. To rozkminiłaś, dobrze, że masz ten rozświetlacz, go rozkminiłaś. No, bo tak to byś go wzięła. Ale to jest już czekoladka na 100%. On pachnie czekoladą? Tak, no nie, może nie pachnie, ale czuć pod palcami taką czekoladę. I teraz najgorsze będzie znaleźć pędzel do bronzera, wydaje mi się, bo to u mnie nie będzie tak prosto wcale. Ja nie wiem, jak wysoki jest ten pędzel, ale wydaje mi się, że to jest do bronzera. A jak nie, to trudno, to różnica. Może być przecież. No, tutaj masz ucho, no to tak ciup. Ja jadę po opakowaniu chociaż. Ej, czy ono jest takie wklęsłe, to opakowanie? Tak, bo ja tego rozużyłam. Ale to jest okrągłe? Tak. Ale to jest kwadratowe, no dobra, to jest bronzer, tak, tak. No. Może delikatnie żuchwę, no bo tak, tak. Jak to ty mi pięknie... A to jeszcze nie żuchwa, dobra. Sorki. Sorki. Dobra, i teraz jeszcze tylko czoło, ale coś mi się wydaje, że ten po z drugiej strony to nie robisz? Nie, no jeszcze najpierw w tą stronę, no spokojnie, to przecież pamiętam, że tam nie zrobiłam. Ale jeszcze bym tutaj poprawiła, bo tak, bo coś mi tu nie pasuje chyba. O tu i tak, tak powinno wyjść. O, tak. No dobrze, teraz na stronę. I tutaj... Ale pachnie czekoladą ten bronzer. Ja to jakoś tak. Ja czuję, ja mam bardzo dobry węch ogólnie. Taka ciekawostka na mój temat. A ja taki jakby średni. Jakby średni. Ej, a jak się tak nabierzesz tego bronzera, to rzeczywiście czuć czekoladę. No, widzisz? No, nawet nie tak źle chyba to mi. Dobra, mam nadzieję, że w dobrym miejscu. Chyba nie jest tak bardzo źle. Tu masz czoło. No to czółko wykonturujemy. Nie, trochę chyba wjechałam na włosy już. No dobra. I teraz tutaj na dole. Ja to uskoczę mnie. Jeszcze tylko tutaj poprawiłam, mam wrażenie, że tam ci dałam tego dużo więcej. No dobra, koniec bronzera. Bardzo polecamy. Fajnie pachnie. Teraz jest. Róż. Róż? No, idźmy od dołu do góry. Asia, tu jest róż, serduszko. No dobrze. Ten róż masz. Szukaj teraz pędzla. Ale ty nie używasz różu, to skąd ma wiedzieć? Ale jest pędzel do róża. Tak. A może być ten sam, co puder, już nie będzie nam potrzebny do pudru. Ty też mi tak zresztą zrobiłaś, więc... Nie zrobiłam tak! Nie, tak na 100%. Pędzel... Dobra. Tutaj coś mi nie gra. Dobra, ty mi ładnie zrobiłaś rozświetlacz, więc kurczę, też ci muszę zrobić. To zrób. Ale on też się błyszcza jak rozświetlacz, tylko tak go nazywamy sobie, dobra? To to będzie rozświetlacz czy róż? Jedno i drugie, ale potem ci doprawię jeszcze rozświetlaczem, żeby było odpowiednie glow.
Miałam postanowienie, że ci będę wszystko tak wymierzać palcami najpierw, zanim ci coś. O, to nie, postanowienie miałaś. Ale chyba to tak nie wychodzi, bo to wcale nie to jest takie proste. No. Dobra, rozświetlacz, rozświetlacz. Nawet go zamknę tak profesjonalnie. Dobra, nawet go nie zniszczyłaś. Super. I teraz szukamy innego rozświetlacza, no bo... A, tu miałam go przecież już przy sobie. Kurczę, też jestem mądra, że go nie odłożyłam. O, to jest on. Mam go. W sumie ten plac i tak już jest w rozświetlaczu, ale jest za duży, więc żeby było bardziej dokładnie. To jest chyba dobrą wygrę, coś mi się... Nie, to jestem taki... Tylko nie wepchnij go, proszę, do tej toaletki końcówką, bo będzie dziura. No tak, oczywiście. Tylko ty się zadecydujesz? O, ale takie mi do oczu ty mówisz, że często nakładasz rozświetlacz. No czasami tak. Ale masz tu lepsze, moim zdaniem, za rozświetlacza. No, na pewno. Na pewno. Ten. Zaraz. Dobrze. Myślę, że wyczułam to miejsce. Aha. Gdzie masz brew? Tu i na oko. Nieprawda, na oko nawet nie było takiej możliwości. Nic nie było. Naprawdę ci bardzo dobrze wyszło z tym rozświetlaczem. Pewnie czuję się... A tego rozświetlacza to już nie styknie? Starczy już, tak, masz rację. No to co, teraz czas na oczka. Albo może najpierw brwi ci zrobię. Tak, jak już tutaj znajdę, najpierw pędzel. O, to ten, ha, znalazłam. No dobra. I oj kurczę, i teraz coś do brwi, to będzie chyba najgorsze. Dobra, kurczę, ja nie spodziewałam się, że to będzie aż takie trudne. Na pewno jest tu coś do brwi, jest, ja się konam, na pewno. Ha, mam pomadę. Ha, mam pomadę. No dobra, jedziesz. Jak widzisz, jaki kolor wzięłaś pomady? A ty mi dwa kolory dałaś? Jak myślisz? Ja myślę, że ciemniejszy zapewne. Ej. Zapewne. Albo jestem z tej strony twarzy w ogóle, no tak. No tak mi właśnie brew coś mi pasiła. O, pojechałam chyba, bo brew z tego co czuję. To ja to tak czułam, że sama mam ci. Nie będziemy też rozdradzać, ale wpadnie ci na kanał dać. Aha. Kurczę. To jest naprawdę przerażające. Nie będę ci już pogarszać tej sytuacji. Takie wigaleckiego, zostawisz mi? A wypełnienie brwi? No przecież pojechałam tak. To całe już trzeba. Ale mam brudne palce od tej pomady. No dobra, tu się zjeżdża. Super. To już czujesz, że brwi dawać taki hit. Nawet zakręcę ci. Mówię, z jakimś palcem brudne jeszcze masz tyle na pędzelku. A to może ci dokończę. Chcę, to może. Asia, pokaż te ręce koniecznie do kamery. Patrzcie. Tam jest kamera? Tak. Co? Dobra. Asia, teraz kończę brwi, bo stwierdziłaś, że są niewypełniane. Ej, bo ja nie wiem, która to jest część twarzy. Dobra, ta. A masz brudne palce, wiesz? Będziesz miała kropkę od pomady na całej twarzy. No ale dobra. Tak. Tak, skończyłam. Ja wezmę ten pędzelek, pozwolisz. Położę go tu na dół, bo on jest... Ale mam pewnie ładne palce teraz. Świetne. Czekaj, może tu wezmę ścieżkę, bo zaraz uwalisz mi tą kredkę. Masz rację. O, proszę. Zostało mi już tylko cienie, i potem rzęsy i eyeliner. Kończymy już, bo po prostu aż wszystko mnie boli. Aż wszystko mnie boli. No bo teraz główna część programu, czyli nasze piękne cienie. To jest idealny pędzel do cieni. Dobra. O, ja wiem co tu mam. To jest paletka, ta taka bardzo kolorowa. Wypadnąć będzie, przy nim uważaj. Kurczę, zrobimy to. Ale ja chyba nie z tej strony ją otwieram, co trzeba. Bardzo to weźmiemy drugą, no cóż, nie będę się z nią Kurczę, jak to jest problematyczna ta. Ej, czy to z tyłu? Tak, ten był tył. Dobra. Klara siedzi za kamerą i jest operatorem i nam podpowiada, czy nie wychodzimy z kadry, czy wszystko widać. No dobrze. Ten cień. Ciekawe, jaki to będzie kolor, ale naprawdę kolorowy makijaż to podstawa. Au! To
bolało. Dobra, będę robić delikatnie. Mhm. Tak. Wtedy cię nie osypują. Nie. Co każdy raz biorę inny, ale nieważne. Jeszcze drugie oko mam. No chyba jestem na nim. Tak! Nie Asia! Twoje ręce! Ty podążasz mi tyle tej pomady, czekaj, nie spatrzę, czy lusterka jest. Tyle pomady nałożasz się na twoim palce odbiły! Ja nie naprawdę, aż tak. Ja ci to zedrę, bo chyba nałożyłaś mi to na twoje pomady. Ja czuję, że będziesz wyglądała 10 razy gorzej niż ja. Naprawdę, nawet nie czuję, tylko jestem pewna. Spoko. A tak się śmiałaś. Tutaj... Ostatni dzień. Dobra. O, ładnie. Ukupaj, mogę dwa. Zamykamy. Przepraszamy za wiadomości. Tle. Teraz muszę tylko szybko znaleźć tu rzeczy. Miałaś ułożone przecież te rzeczy już. Nie miałam, nie miałam. Zwaliłam. Nie. Jezu, przepraszam za wiadomości w tle. Ja szybko uchwycę ten telefon. Ja nie mogę, bo teraz wielka chwila. Nie mogę się ruszać. Ja nie mogę, co? Ała! Ty go tak go wbijasz mocno. Ja nie mogę. Ciszam telefon na odwiedzi. O mój Boże. A chyba to zupełnie nie tak, tutaj. Gdzie to świetnie to robisz. No, tu zaraz są rzęsy. Ej. Tak, to zaraz. Są rzęsy. Już dobra, skończyłam eyeliner. A teraz tu już do rzęs. Tak, jakiś dziwny zawsze masz całe palce brudne. Dobra. Dobra, jeszcze ty możesz tuż do rzęs i później żel do brwi ułożyłaś jeszcze przy tutaj. No ale zgubiłam go znowu. To jest zwykły tusz. To znaczy zwykły tusz? Czarny. Na jaki miał być? Zielony? No przezroczysty, no kurczę. Kurczę, to będzie najgorsze. Boję się tego. Boję się, że mi wbijesz to... A... Ja nie mogę! Ej, gdzie są twoje brwi? Tutaj się też lepiej to bardziej pomada. O, tu dopiero masz oczy, ale super. Oczy! Ja nie wiem! Dobra, usikam ze się, bo po prostu nie mogę pracować. Tak, czemu się będziesz robiła? Chcesz pomadkę jeszcze jakąś? Tak, ale ja myślę, że... Dobra, to robię. Więc, moi drodzy... A włączyłaś? Tak, udało mi się włączyć. Pomadka, szybko, szybko. Pomadka, tu masz. Bo kończy nam się czas, kończy mi butelkę, ale nos mi się tak ściąga. Dobra, nie uporam. Dobra, dawaj. Właśnie się nagrywa. Więc, moi drodzy, teraz reakcja na to, co Asia stworzyła na mojej twarzy. Tutaj będę miała lusterko. Ja od razu mam że to będzie 10 razy ustawiamy. Gorsze niż ja wyglądałam. Ustawiamy, dobra. Asia, teraz otwórz, wiąż to i zamknij oczy. Zamknij oczy, dobra. Ja też zamykam oczy, ustawiamy lusterko tu, dobra. I 3, 4... Jezu! Ale... Jezu! Zapoczekuję, mam po prostu tapety po prostu. No. Ja nie mogę. A brwi to są brwi. Patrz, a ty przodnie jest taki zły. A tu już, tu mnie tuszowałaś tu. Kiedy powiedziałaś, że wreszcie udało ci się znaleźć powiekę, to byłaś tutaj. A uwaga, hit sezonu. Co Asia mi nałożyła na twarz? Więc tak, najpierw nałożyła bazę z Lirem. Ej, to dobrze. Potem nałożyłaś ten podkład z Miss Sporty. Potem nałożyłaś ten krem CC. A na końcu nałożyłaś podkład z Belle. O, jak dobrze. Ale dobrze, no, że już tak, nie dałam jej tego. Bo ja położyłam tu Fit Me 130, jak ja normalnie używam 110, a on jest tylko do mieszania wakacji, jak jestem opalona, choć tak z niego nie korzystam, bo aż tak się nie opaliłam. Ale wygląda, po prostu ja nie mogę, patrz na te cienie w ogóle. Ale tu jest dobrze, to patrz, tu jest tu może. A patrz, jaki rozświetlacz jest. Ale rozświetlacz akurat tutaj pięknie wycelowała. Naprawdę, no. No tutaj trochę na czoło. Pójdziemy w podgląd, zobaczymy. O! No podglądzie, dobra, przybliżymy trochę wam, żebyście zobaczyli. Ja miałam większe plany z bronzera, ale tobie zrobiłam bardzo delikatny bronzer. Ale za to z tym czarnym kolorem ci ostro pojechałam. No patrz na usta, w ogóle usta te wszystkie. Ale w ogóle nie widziałam, jaką ty mi pomadkę dajesz, to jest jakiś fioletowy. Którą pomadkę ja ci robiłam? Golden Rose. O matko. Ale zobaczcie, patrzcie, tu są rzęsy, tu też są rzęsy, tu jest brew, tu są rozświetlacz. Bronzer to takie plamy do porobiłaś, bo ty bronzer tak jechałaś, ty no, bronzerem. No, jak ty zrobiłaś.
No a bardzo jest brodę też na czole, widzisz? No. Takiego. Rozświetlacz tu wszędzie mi jechałaś. Rozświetlacz tu pod oczami w szczególności. No, patrzcie. No, ale dobra, na tej stronie jest ładne, rozświetlę na tamtej, tylko coś nie wyszło. Mhm. No tu właśnie jest rozświetlacz. Ten makijaż, no krótko mówiąc, naprawdę idealny do wyjścia na miasto, wykonany przez make-up Joannę, Asię Life. Zapraszamy was, wbijajcie do Asi, Asia jest profesjonalną makijażystką, zobaczcie. Na zębach masz szminkę. Więc po prostu make-up taki piękny, widzicie, bardzo delikatny, idealny na... Ale weź ten eyeliner. To jest na powiekach. A tu jest eyeliner. To jest eyeliner. To w... Nie, to też jest tuż do rzęs. No, tam zmierzałaś, choć ale... trochę tuszu to też jest. No ale z cieniami prawie wycelowałam. No. No tak prawie powiedziałabym. No ogólnie. Masz prawie takie jagódki jak na filmie o, z Klarą. Właśnie, zapraszamy was do filmu, gdzie malowała mi Klara i moja siostra cudowna Aurelka, link macie w opisie. Tam właśnie miałam bardzo podobne jagódki, dziewczynom bardzo spodobało się robienie tego. Mi też. Właśnie widać, że też. No więc zostawiajcie kciuki w górę, wpadajcie na film u Asi, subskrybujcie nasze kanały i dzięki. Pa! Pa!